Siema, wymieniam u siebie w Audi pompę paliwa. To jest oryginalna, tak mi się wydaje, że oryginalna pompa Sodeo. Takie są numery. I wymieniam na pompę Spirburga. W linku będzie link do niej. I tak, jest trochę syf w koszu, idę go zaraz wypłukać. Pompa jest 3 barowa, trzeba tego paliwa, to jest chyba 90 7 amper, coś tam na 12 V. A mówiłem, silnik BFB 1.8 turbo w Audi. Zaraz ją będę składał. To nagrywam we wrześniu, a w styczniu dogram resztę, czy w ogóle to chodzi. To będzie około okres 2 miesięcy i wam powiem, czy ona będzie sprawna, czy nie. Ogólnie pompa strasznie hałasowała i silnik stracił moc. Znowu moja Audi A4, wymiana łożyska, sama końcówka. To wam pokażę. Było słychać strasznie podczas jazdy. Ma samo łożysko, piasek zostaje stary, on tylko wyczyszcza. I tutaj trzeba pamiętać o tym, żeby było bardzo dobrze wyczyszczone. Ta powierzchnia. Mało się dostać na najlepiej, najlepszy dostęp. Odkręcić ten stworzeń. Parę mocnych uderzeń trzeba wyjść z tą tulejką, to moja lekko oczyścić i kleją tu do gwintów da się, na pewno będzie trzymało. Stworzenie, przegów oczywiście. I wykręcić na maksa w lewą stronę, jeżeli robicie prawą stronę. Jeżeli robicie prawą stronę, to w lewo. I macie dostęp do wszystkiego. Potrzebne klucze, jakie tutaj są, w zależności od płaski, albo jest drobno zwojna 19 chyba, albo tors 17. 17 do kół, 18 tu na stworzeń, 7 na zacisk. Ten Hadex, ten. Siódemeczka. I 21 na jazmo. I co? Ja jeszcze będę wymieniał klocki. A tarcze dam do przetoczenia, żeby dalej jeszcze śmigały, bo są jeszcze trochę grube. Ale rant mają troszeczkę większy. Efekt przed. Robota no, około godziny wam powinno zejść. Łożysko dokręciłem w miarę mocno. Jak nie jesteście pewni, to dokręćcie to tyle. Możecie i nie wiem, ustawcie na kluczu 150-160 i powinno być. Ja jutro czyszczę piasty z obydwu stron, ponieważ będę miał przetoczone tarcze, nowe klocki. Wcisnę sobie świeży smar, ale widzę, że ten smar jest, ale i tak wcisnę trochę, chociaż po pół tubki z każdej strony. I co? Tu jest staro łożysko. Ja to wcisnąłem bez prasy, tutaj na takiej naszej ręcznej prasce. To gdzie hydraulikę też uciskamy. Niekiedy jest tak, że podczas ubijania tego może wam zostać ta druga bieżnia na piaście. To wam po prostu przecinacie na skos, przecinak w to, ona się rozlatuje, jest do ściągnięcia. Nam się udało tutaj bez żadnego problemu, obydwie zostały. I w jednej pozycji słychać takie strzelanie i po prostu było to słychać podczas jazdy. No i co, z firmy SKF, no to zostawiam oryginał, bo jest nieuszkodzony. To jest tylko osłona przed pyłkami. No i co, jutro, jak się uda,
To nagram wam ten film. Idę podładować baterię do skrętarki, żeby to dobrze wyczyścić jutro. No i wszystko. A, i kupiłem sobie taki zestaw z Asta wszystkie wielkości. I nie wiem skąd. Dam wam też link do tego w opisie. Na razie to sprawdzałem, nic nie jest połamane. I zobaczę, jak będę miał chęci, to zobaczę do tego jego wspomagania do tej pompy, ale jakoś nie widzę chęci, żeby tam cokolwiek robić. A i pamiętajcie, podczas montowania nowych klocków jarzmo porządnie wyczyścić te powierzchnie i tam, gdzie przychodzą śruby, i z tej strony to samo, z jednej i z drugiej strony, i tu na pewno przy biciu młotkiem, gdzie jest taki fac w tym miejscu, i tutaj już się zrobiła taka górka, na pewno to widać, i to trzeba zrobić pilnikiem na płasko tutaj tą krawędź, żeby się dobrze przykręcił stworzeń. Od dołu nie trzeba, ale można, zawsze to będzie lepiej wyglądało przy sprzedaży albo przy kolejnej robocie. A tak to i taki pro tip jeszcze, jak jest ciężko kręca się cylinderek, albo po prostu chcecie, nie chcecie uszkodzić gumki, bo jest stara, można delikatnie tutaj podwinąć w tym miejscu, oto ją tak zmarszczyk, żeby tu była delikatna górka, cieniutki śrubokręt wsadzić i końcówka od otłuszczacza WD-40, cokolwiek tłustego. Niektórzy używają wazeliny, że tam smarła, ja używam otłuszczacza, to jest dobre jak na taki warsztatową robotę, i zapsikujecie to do pełna. Podczas ściskania on sam wypłynie, gumka będzie cała, nieuszkodzona, cylinderek się wciśnie, bo będzie natłuszczony, i posłuży wam to jeszcze na parę lat. A nie, na siłę będziecie ściskali. To też warto wyczyścić, przesmarozować wazelinką, czy tam brembrze, smar, takim białym, czy tam niebieskie w tubce. Na razie to wszystko. Tarcze przetoczone. Wydmuchane wszystko, klocki nowe już pozakładane. Czujnik nowy. Tam stworzeń dokręcony. No i co? To wszystko na teraz. Za przytoczenie tarcz tam nic nie płacę, bo wiadomo. Za klocki 130 z Delphi. I co jeszcze? I łożysko z SKF-a 180 chyba, czy coś takiego. To by było na tyle z klockami i tarczami. Kolejna robota przy Audi, tym razem wymiana przegubu. Z lewej strony naprawa ręcznego, ale nie linek, tylko samego mechanizmu w środku. I wycieraczek, ponieważ chodzą tylko na najwyższym trybie. Postaram się wam to wszystko pokazać, jak najbardziej się uda. Już się dostałem, cała w każdej Audi. Odkręcamy tego banana, nie tego, gdzie jest amortyzator, bo tego tyle nie napniemy, odkręcamy tego. Dosłownie 4 mocne stuknięcia, nacisnąłem bryszką i wyszedł. I co? Zaraz będę robił, tylko zdejmę to. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale jest luz, nawet jak tak przez to tam pogarczy, na pewno tylko tą osłonę robimy, czy cały przegub do wymiany. To jest około 15 minut, żeby się do tego dostać. I dla tych, którzy nigdy nie pamiętają, co najpierw? Najpierw tą stroną. No. Wypukłe tam, czyli to jest ten dołek, nie?
że ostry jest łapie. Tak. Najpierw to. Później to w ten sposób, żeby był, żeby on takie coś. Żeby to była wolna przestrzeń. O, tu. Później zabezpieczenia, chyba że nie będziecie musieli nawet ściągać ani zdejmować, to zabezpieczenia nie ruszamy. Wyczyścić. Oczywiście najpierw osłona gumowa, później to. I przegub jednym uderzeniem albo dwoma mocnymi na swoje miejsce. Witam z tylnej kanapy. Problem był w tym, że jak nie słychać w ogóle zębatki, a linki chodzą, bo sprawdzałem na serwisie. Jako piąty taki zestaw za 5 dyszek będzie link w opisie. No i co, ogólnie trzeba zdjąć tutaj wszystko, tą zasłonkę, te plastiki tutaj, tylne wywiewy, wypiąć. No i do wszystkiego to tak naprawdę dojście. Nie wiem, czy nie będę musiał jeszcze tego całego tunelu ściągnąć, bo jeszcze nie wiem, w czym jest problem. Na pewno tutaj jest połamana ten plastik w tym miejscu, on wchodzi. Co dalej będę wam mówił za chwilę. Nie wiem, czy będę wyciągał to całe, czy jeszcze poszukam i coś więcej rozbiorę. Na razie aby tyle. Chwila po update'cie, wyciągnę cały tunel, ponieważ zerwała się taki plastik, który wam później pokażę w tym ręcznym. Jak docisnąłem ząbki, trzymało i ten sam guzik, co odbezpiecza to na dół i później cały czas było luźne. Żeby wyciągnąć tuner, raz, dwa, trzy, cztery, pięć śrub albo sześć. Tu wszystkie zaczepy z przodu i to wychodzi do tyłu. Najlepiej dwie osoby, że ktoś ręcznie trzymał. No i ręcznie na dwie śrubki tutaj ten, to zabezpieczenie tutaj, nie? Trochę tych bubli jest. Ja teraz będę wymontował rozrusznik, ponieważ też będzie nowy, albo używka, ponieważ ten już nie daje rady. Siema, dogrywam teraz, bo nagrałem wszystko, ale chyba mi się usunął fragment. Tam w tym miejscu, tak jak pokazuję, jest przekaźnik od wycieraczy 377. Jest na nim napisany i on odpowiada do prędkości. Teraz wszystkie działają. Ręcznie jest zrobiony. Przedtem nie było tego i było tylko na luzie. A teraz wszystko działa fajnie. No i co? Ojej. Ta rączka od ręcznego na Allegro za 50 zł. Przekaźnik też około tego od znajomego dostaliśmy. Żeby tutaj rozebrać tą część, to trzeba powypinać z trzasków. Z tamtej strony są dwie śrubki. Od dołu są chyba też dwie śrubki. I tu od góry są dwie śrubki pod tym. I jest dość piękne do przekaźników. Mówię 377, 11, 11-pinowy i tam wszystko na nim jest.